Cześć, witam Was w kolejnym cotygodniowym odcinku z serii Games and Apps Reviews, a dzisiaj pogramy sobie w grę Feed Me Oil. Więc to jest samo menu tej gry. Mamy oczywiście tutaj dostępne jakieś wtyczki do Facebooka lub Twittera, jakieś informacje, jak podejrzewam. No i ja akurat mam wersję darmową, więc ale myślę, że pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy właśnie informacje o samej grze. Więc przejdźmy sobie do samej już rozgrywki, bo gra jest bardzo prosta. Podział leveli jest bardzo, bardzo podobny do tych, jakie mamy w Angry Birds. Czyli po prostu mamy tutaj takie, jakby powiedzieć, zbiory leveli. U góry mamy zdobyte przez nas gwiazdki, bo tutaj też są przyznawane gwiazdki za level. No ale tutaj jest już trochę inaczej, po prostu są levele tak przesuwane. Więc odpalmy sobie jakiś level, żeby pokazać, jak przebiega rozgrywka. Ścieżka dźwiękowa jest dosyć fajna. Mniej więcej gra polega na tym, aby doprowadzić olej z tej oto rury do jakiegoś zagłębienia w jakimś stworku zrobionym, można powiedzieć, ze złomu. Więc tutaj mamy dostępne takie platformy. Nie wiem, czy w innych levelach się to zmieniają, te rzeczy, ale mniej więcej mamy takie właśnie platformy. Oczywiście pojawiają się jakieś informacje, jak mamy to ułożyć, ale tutaj możecie zobaczyć, że to właśnie na tym polega właśnie ta rozgrywka. Tutaj dostajemy właśnie gwiazdki, ile czasu, no i nasz wynik. Możemy kontynuować albo jeszcze raz zagrać. W każdym levelu można powiedzieć, że są różne te właśnie stworki ze złomu, co jest bardzo fajne. Ogólnie gra jest bardzo grywalna i myślę, że fajną rozrywkę nam zapewni, po prostu nie będziemy się nudzić, jak już mówiłem. Ja jestem zwolennikiem akurat prostej gier na smartfonie, na tablecie. Myślę, że sobie gram właśnie w takie lepsze dosyć gry, a właśnie na smartfonie lubię sobie pograć w proste gry, po prostu. O, jak stoję w jakiejś kolejce, nie wiem, coś takiego, albo mi się po prostu nudzi w autobusie, albo gdzieś indziej, to po prostu sobie gram w jakąś prostą grę. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka krótkiego. Nie wiem, czy on wyszedł dobrze, ponieważ robię go na dużym spontanie, ale po prostu już tak robię te filmiki. Więc dziękuję Wam za obejrzenie. Polecam oczywiście pobranie tej gry, nawet w wersji darmowej. Więc dzięki. I na razie oczywiście pamiętajcie o subskrypcji oraz łapkach w górę. Na razie.